Sponsorem dzisiejszego filmu jest marka Lay's. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstają chipsy? To, co widzicie po mojej prawej stronie, to pole, z którego zostały zebrane ziemniaki, czyli tak zwane potocznie kartoflisko. Natomiast w miejscu, gdzie ja się akurat znajduję, możemy zauważyć, jak wygląda uprawa ziemniaków. To, co widzicie tutaj, to reginy, czyli takie podniesione fragmenty ziemi, gdzie sadzi się ziemniaki, aby wykiełkowały. I najważniejsze jest to, żeby one nie były zbyt głęboko wsadzone w ziemię, ani żeby nie były zbyt płytko. Jeżeli jakiś ziemniak zostanie posadzony zbyt głęboko pod ziemią, to w momencie wypuszczania kiełków te kiełki mogą zczernieć, zepsuć się, zgnić i finalnie ładna roślina nam nie wyrośnie. Natomiast jeżeli ziemniaka ustawimy zbyt płytko, to może się okazać, że niesprzyjające warunki atmosferyczne, jak na przykład wypłukiwanie ziemi przez deszcz, spowodują, że część takiej bulwy się weźmie i odsłoni. W tym momencie światło UV zacznie działać na ziemniaka i zacznie się wytwarzać coś takiego, co się nazywa solaniną, co nie jest pożądane w jedzeniu. Finalnie, choć z jednej strony wygląda niezwykle zdrowo, piękny, złocisty ziemniak, to on nie trafi do paczki Lay's. Możecie teraz zadać pytanie, jakiej wielkości jest idealny ziemniak pod chipsy Lay's. Otóż, jeżeli mamy dwa ziemniaczki, to jeden jest większy, drugi jest mniejszy. Ten mały, mogę Wam powiedzieć od razu, on nie będzie się nadawać, bo wymagania są jednoznaczne. 40 mm, najmniejsza średnica. Ten jest troszkę za mały, więc niestety jego nie użyjemy. Natomiast ten już wygląda okazale. Tutaj akurat miarkę mam do 75, natomiast standardy jasno określają. Ziemniak powinien mieć pomiędzy 40 a 90 mm i wtedy nadaje się na zrobienie pysznych chipsów. Teraz możecie zadać jeszcze jedno ważne pytanie. Widzimy, ile jest tych ziemniaków w tej przyczepie. No jest ich ogromna ilość. A ile takich ziemniaków należy zużyć, żeby stworzyć 1 kg chipsów Lay's? Wiecie co? Ja Wam to po prostu wezmę i zobrazuję. Panie Edwardzie, bo dostałem bardzo bojowe zadanie, żeby wykopać tyle ziemniaków, ile potrzeba na wytworzenie 1 kg chipsów Lay's. Ta motyczka nie bardzo się do tego nadaje, bo powinna być przestrzeń między tym, żeby nie pokaleczyć bulw. Jeżeli mamy taką, to chodzi o to, żeby jak najniżej wziąć, żeby te ziemniaki je trzeba po prostu wygrzebać z ziemi. Okazuje się, że żeby przygotować 1 kg chipsów Lay's potrzeba 3 kg ziemniaków, więc to już? Nie, więcej. Jeszcze z 2 dni takiego kopania i doszedłbym do trochę lepszej wprawy. Natomiast możecie zadać pytanie, ile to są 3 kg ziemniaków? Otóż tyle. A nie wierzycie mi, to ja Wam pokażę. Patrzcie, idealnie 3, czyli można powiedzieć, że konwersja ziemniaka do chipsa to 3 do 1. Matematyka. Oczywiście w skali masowej ciężko byłoby sobie wyobrazić, że ktoś by chodził z motyką i kopał w ziemi ręcznie. Ziemniaki dziś zbiera się w troszeczkę inny sposób, taki jaki widzicie za mną. Żeby wyciągnąć ziemniaka z ziemi, dziś używa się maszyn rolniczych i jesteśmy razem z panem Radkiem, który opowie nam, jak w ogóle się ziemniaka wyciąga z ziemi, pozbywając się tych wszystkich dodatkowych, jak to się nazywa? Łęcina. To zacznijmy od ziemi. Zaczynamy od tego zespołu podbierającego. Co pierwsze się rzuca w oczy, to właśnie te duże bębny. One mają za zadanie właśnie tu na tych redlinach docisnąć wszystkie chwasty i krzaka ziemniaka, żeby docisnąć go do ziemi. I później pod spodem są takie noże, można powiedzieć, które podcinają, podbierają ziemię, ziemniaki, łęcinę, wszystko. I to wszystko później trafia tu dalej na tą pierwszą taśmę, gdzie tu najwięcej ziemi odpada właśnie na tej taśmie. Później jest druga taśma, która jest bardziej skomplikowana. Są dwie taśmy chodzą, jedna w środku, druga na zewnątrz. Ta na zewnątrz zabiera wszystkie łęte, chwasty, krzaki i jest wyrzucane na zewnątrz. Natomiast wewnątrz tam te ziemniaczki wszystkie sobie spadają do taśmy wewnętrznej i jest tam wynoszone aż tam na samą górę, na separatory. I już z separatora finalnie trafiają na przyczepę? Są jeszcze dwa separatory, które właśnie odbierają takie na przykład malutkie elementy, które jeszcze się mogą trafić, które też trzeba odebrać i tam właśnie są separatory takie jeżowe, gumowe i wałki, które pod nimi przechodzi i wyrzuca takie małe, drobne rzeczy i już czyściutki ziemniak powinien trafić na tą taśmę na górze, która już usypuje na ten duży, wielki bunkier, który ma 7 ton. 7 ton to ile z takiego jednego pola albo z jednego hektara da się zebrać ziemniaku? O, to zależy jak. W tym roku jest na przykład bardzo sucho i z tym plonem jest różnie i można nawet 0,25 hektara, żeby ukopać jeden taki bunkier, tak? Natomiast jeśli jest bardzo dobry rok, to jest 10 ar i jest pełny taki 7-tonowy bunkier. Finalnie ziemniaki muszą w jakiś sposób trafić do przechowalni i taka przyczepa ogromna, która znajduje się za mną, służy do transportu i wobec niej też są pewne wymagania. Otóż ziemniak w końcu do niej trafia, czyli spada z jakiejś wysokości. I to jest kolejny jeden z etapów, gdzie ziemniak może się zestresować. Otóż jeżeli taki ziemniak uderzy w kolejnego ziemniaka, no to może się okazać, że nabije sobie siniaka. Tak, rzeczywiście, przy obiciu się dwóch ziemniaków one zaczynają czernieć, co można byłoby zjeść, ale wygląda to nieapetycznie. Spodziewaliście się, że tak bardzo trzeba dbać o ziemniaka, żeby nic się z nim nie stało? Dotarliśmy finalnie na gospodarstwo pana Edwarda i to, co widzicie za mną, tutaj jest wielka hala razem z maszynami i w środku są przechowywane ziemniaki. Pamiętajcie, ziemniaki nawet w kwestii przechowywania to wciąż organizmy żywe. A dlaczego żywe? Ale zanim do tego przejdziemy, to zobaczcie, co się dzieje w tym momencie za mną. Otóż tutaj wstępnie
specjalnie są sortowane ziemniaki, żeby pozbyć się ciał obcych, tego co zostało jeszcze po zbiorach. Oprócz tego są tutaj wstępnie przeglądane bulwy, które ewentualnie są uszkodzone, bo jeżeli bulwa jest uszkodzona, to może zacząć gnić, a jak zacznie gnić, to może zepsuć większą część plonów. Ziemniak finalnie trafia do ogromnej przechowalni, którą widzicie w tym momencie za mną. Jest tutaj ponad 2000 ton ziemniaków w tej formie, która została wykopana z ziemi. I ten ziemniak musi mieć zapewnione specjalne warunki, żeby się nie stresował. Ziemniak żyjąc tutaj cały czas wytwarza dwutlenek węgla, co oznacza, że potrzebuje wentylacji. Po pierwsze, czyli ten szum, który słyszycie w tle, to jest szum wielkich wentylatorów, które cały czas ruszają tutaj powietrzem, bo jeżeli będzie zbyt duży poziom dwutlenku węgla, to ziemniak będzie się stresować. Będzie wtedy tworzyć cukry, które ostatecznie w procesie smażenia skaramelizowałyby się. Czyli zamiast, żeby chips był taki ładny, czyściutki, jak wyciągamy go z paczki, to miałby brązowe plamy, a tego byśmy nie chcieli. Oprócz tego bardzo ważna jest temperatura, bo jeżeli będzie ona zbyt niska, to ponownie ten ziemniak będzie się stresować, znów będzie wytwarzać cukry. Jeżeli będzie zbyt wysoka natomiast, to takie ziemniaki, które są przechowywane nawet do czerwca czy początku lipca, mogłyby zacząć puszczać kiełki, bo myślałyby, że już jest moment, żeby się wybijać z ziemi, więc trzeba o nie dbać i przechowywać w odpowiednich warunkach. Dlatego też tutaj jest cały czas ciemno. Gdyby było zbyt jasno, to wtedy takie ziemniaki mogłyby po prostu zacząć zielenieć. Przechowywanie ziemniaków do produkcji chipsów różni się od naszego trzymania ich w piwniczce, czy chociażby w worku, jak kupimy sobie ze sklepu na sałatkę. A teraz szybkie zgaduj zgadula. Otóż ile jest ziemniaków za mną? Tutaj znajduje się jakieś 2000 ton. No dobra, tutaj mamy 2000 ton, a teraz żebyście sobie mogli wyobrazić, jak dużo to jest miejsca zajętego przez ziemniaki, to ja zostawię tutaj lampkę, postawię jednego ziemniaka dla skali, a sam pobiegnę na sam koniec. I możecie zauważyć, że wydawało mi się, że to trochę będzie mniejsze, ale to jest tak ogromna hala wypełniona po sam sufit ziemniakami. Nie wiedziałem, że kiedykolwiek coś takiego zobaczę. Powiem wam szczerze, wow, a to jest jeden z tych ziemniaków, które też tutaj trafią. No ale dobra, co w momencie, kiedy nadejdzie czas na tego jednego konkretnego ziemniaka, żeby trafił finalnie do fabryki? Otóż przenieśmy się tam. Trafiliśmy do fabryki. Jest to miejsce, gdzie należy dbać bardzo mocno o higienę. To też zostałem poinstruowany. Aby pierwsze co zrobić, to założyć czepek na głowę, żeby żaden mój włos z głowy nie wpadł komuś do paczki chipsów. Więc wybaczcie mi, będę musiał trochę komicznie wyglądać. A jeszcze bardziej komicznie będę wyglądać z tym. Ze względu na to, że mam brodę, to cała moja wizyta w fabryce będzie się odbywała w tak kontrolowanych warunkach. Oczywiście mamy także resztę oporządzenia, czyli także fartuch, który będzie pozostawać ze mną do końca dzisiejszego dnia. A na sam koniec, ze względu na to, że wszystkie maszyny generują bardzo dużo hałasu, to dostałem także zatyczki do uszu, żeby chronić swój słuch. Dodatkowo dostaliśmy kamizelki odblaskowe, żebyśmy byli dobrze widoczni, oraz buty ochronne, które nie dość, że służą higienie, to także mają wzmocnione noski oraz są bardzo, ale to bardzo, kleją się nieźle do podłogi, żebyśmy się nie poślizgnęli. Myć ręce też trzeba umieć. Zobaczcie, jest nawet instrukcja, w jaki sposób zrobić to prawidłowo. Idziemy na początek linii produkcyjnej, żeby zobaczyć, jak cały proces wygląda od samego początku. A dokładniej jeszcze na zewnątrz. To, co znajduje się za mną, to 25-tonowa naczepa wypełniona ziemniakami. Mogą one trafić albo z pola, albo na przykład z przechowalni, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie i który etap w roku. Stąd wylatują, trafiają na pas transmisyjny, gdzie rozpoczynają swoją przygodę w fabryce. Z zewnątrz trafiają po pasie transmisyjnym, który przenosi je zaraz pod sufitem do ogromnych silosów. Z nich następnie pojedyncze ziemniaki trafiają na pas transmisyjny, który prowadzi je do kolejnych etapów produkcji. Te silosy służą m.in. za bufor. Jeżeli mamy dostawę ziemniaków, no to kiedy wszystkie by trafiły na linię, no to mógłby być problem. Natomiast te silosy są podzielone i w zależności od zapotrzebowania odpowiednia ich ilość zlatuje sobie tędy i przejeżdża do kolejnej hali obok, w której jest jeszcze głośniej. Jesteśmy na kolejnej hali, gdzie już czyste ziemniaki umyte trafiają na produkcję, ale wydaje mi się, że lepiej stąd będzie wam to opowiedzieć z zewnętrznego mikrofonu. Na początku odmierzoną ilość ziemniaków należy obrać, a wykorzystuje się do tego siłę odśrodkową. Wirujący bęben ze swego rodzaju tarką zdziera skórkę i pozostawia czystego ziemniaka, który może przejść do kolejnego etapu. Z obierania przenośnikiem wznoszącym trafiają tutaj i za tą kratą zbyt duże ziemniaki są przecinane na pół. Je także należy sprawdzić pod względem jakości, czym zajmuje się optyczny sorter ciał obcych i defektów. Wygląda bardzo futurystycznie i odgrywa bardzo ważną rolę. Sprawdza, co przelatuje na taśmie i to, co nie przejdzie kontroli jakości, jest automatycznie odrzucane za pomocą mega szybkich łopatek. Tak wyselekcjonowane ziemniaki przenoszone są dalej, by w końcu trafić do specjalnych bębnów, gdzie zostaną pokrojone na plastry. Tu podobnie jak w jednym z poprzednich etapów wykorzystywana jest też siła odśrodkowa, a kształt, na jaki ziemniaki zostaną pokrojone, jest uwarunkowany doborem noży, jakie zostaną dobrane do specjalnych głowic, które znajdują się w bębnach.
bagnach. Dalej plasterki są transportowane przez płuczki. Na tym etapie jest także usuwany nadmiar skrobi. No i wreszcie dochodzimy do momentu, w którym ziemniak staje się chrupki. W tej ogromnej maszynie pokrojone ziemniaki finalnie trafiają do smażenia. I po całym tym procesie możecie zobaczyć tutaj świeże, jeszcze niedoprawione, ale usmażone chipsy. Pięknie to wygląda. Można spróbować takiego jednego? Te trzy głowice pomiarowe, które tutaj widzicie, za pomocą światła podczerwonego na bieżąco sprawdzają, jaka jest wilgotność i zawartość oleju w chipsach. Następnie ze smażalnicy widzicie, że niektóre chipsy mogą nie być idealne. Mogą posiadać jakiegoś rodzaju defekty. Na przykład tam jedzie jeden skarmelizowany. Wtedy taki wielki optyczny skaner robi zdjęcie każdemu chipsowi z osobna i w momencie, kiedy on nie zgadza się z normą, jaka jest ustalona, jak chipsy powinny wyglądać, dany chips za pomocą strumienia powietrza jest zmuchiwany z taśmy i traktowany jako odpad. Więc możecie zobaczyć, że finalnie nie każdy chips trafia do paczki. Natomiast te specjalnie wyselekcjonowane, jeszcze ciepłe, złociste i pachnące kontynuują swoją podróż do ogromnego bębna. Bęben do dodawania przypraw. To właśnie tu dodawane są przyprawy, które nadają unikalnego smaku chipsom. W tym przypadku jest to smak Lay's solone. I to, co widzicie, to praktycznie gotowy chips, który trafia do paczki. Kiedyś chciałem sobie zrobić chipsy w domu, ale nie pomyślałbym, że do stworzenia po prostu tej chrupkiej przekąski będzie potrzebna aż tak ogromna linia produkcyjna. To, co mnie najbardziej zdziwiło, to brak pasu transmisyjnego w tym miejscu. Chipsy nie poruszają się tutaj za pomocą taśmy, która się gdzieś tam porusza, tylko ogromne wibratory wprawiają w ruch cały ten pas i dzięki odpowiedniemu doborowi częstotliwości chips masz wrażenie, jakby się cały czas przesuwał. Widok ten jest hipnotyzujący, a to finalny etap produkcji, bo chipsy Lay's spotykają się wspólnie po raz ostatni, zanim wyruszą do Was w paczkach. Ale przed tym trzeba je zważyć. Służą temu wagi, które precyzyjnie odmierzają odpowiednią ilość produktu, by piętro niżej trafić do paczek. Niby folia, a jednak cała taka rolka jest dość ciężka. Proces pakowania również odbywa się automatycznie. Zgrzane paczki są sprawdzane pod kątem szczelności, by zachować świeżość produktu jak najdłużej, a następnie są pakowane do kartonów i gotowe do wysyłki. Na tym kończy się nasza podróż po fabryce chipsów Lay's, ale mam dla Was jeszcze mały bonus. No i finalnie jesteśmy na etapie, gdzie widzieliśmy, jak zostały zapakowane chipsy do świeżej paczki, prosto jeszcze jest ciepła delikatnie. Natomiast jak sobie otworzymy i zobaczymy do środka, to możecie zobaczyć, jak te chipsy przepięknie wyglądają w środku. Natomiast to, co mnie najbardziej w tym momencie ciekawi, to, co się znajduje w tym miejscu. Została pobrana próbka chipsów jeszcze bez żadnych przypraw. To też korzystając z tego, że jestem w takim pokoju socjalnym, gdzie mogę tą maseczkę na chwilę ściągnąć w dół, żeby włosy mi wcześniej, żeby mi nie wypadały na linię, to chips zupełnie pozbawiony przypraw, tylko usmażony. No powiem Wam, że to naprawdę dobre. Przypominają solone, ale bez soli. Spróbuj sobie, Mati. To byłoby na tyle. Chciałbym podziękować serdecznie marce Lay's, która mi umożliwiła odwiedzenie tej fabryki, bo to jest rzecz, której nie widzi każdy na co dzień. Natomiast ja trzymam się w tym momencie poręczy, bo bezpieczeństwo tu jest bardzo ważne. Nawet paczka Lay's dba o to, żeby trzymać się poręczy. Was natomiast odsyłam do wszystkich najważniejszych linków na dole w opisie. Tutaj dwa inne filmy, które warto zobaczyć oraz jest miejsce na subskrybujkę. Trzymajcie się, do zobaczenia i dajcie znać, jak Wam się podobało. Cześć.